prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku uchwałą nr 1 łamane na OP z dnia 15 kwietnia 2015 roku za zasługi dla pożarnictwa nadało brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa aspirantowi sztabowemu Dariuszowi Haska, aspirantowi sztabowemu Markowi Jasińskiemu. Wyróżnieni? O wręczenie odznaczeń proszę wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, pana doktora inżyniera Zygmunta Tomczonek oraz pana Ryszarda Mowińskiego, prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kwidzynie. Wojewódzki Policji w Gdańsku w porozumieniu z Zarządem Wojewódzkim Związków Zawodowych Pracowników Policji wyróżnił dyplomami uznania pracowników komend panią Magdalenę Wicher z Komendy Powiatowej Policji w Malborku, panią Jadwigę Price z Komendy Powiatowej Policji w Malborku z okazji 20-lecia pracy w Policji, panią Annę Smolińską z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim, panią Dorotę Markowicz z Komendy Powiatowej Policji w Sztumie, pana Bogdana Storozuma z Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie. Wyróżniony? Zapraszam. O wręczenie dyplomów proszę zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku oraz przewodniczącą Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Gdańsku panią Krystynę Maculewicz. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Warszawie za zasługi stanowiące wkład w rozwijanie działalności statutowej Związku i Środowiska Policyjnego nadało odznakę honorową Alicji Szymczak, Magdalenie Wolf i Rafałowi Wiśniewskiemu. Wyróżnione? Zapraszam. O wręczenie odznaczeń proszę przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów pana Józefa Partykę oraz wiceprzewodniczącego pana Arkadiusza Wolny. Powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Odznaczeni zostali pani Bogumiła Rzepczyńska, pan Jacek Goszczyński, pan Tomasz Frejnagiel, pan Andrzej Kudełka, pan Roman Milewski, pan Gabriel Jagielski, pan Marcin Chmielowski, pan Zygmunt Bogusławski, pan Tomasz Chomac. Wyróżniony? Zapraszam.
O wręczenie odznaczeń proszę przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów pana Józefa Bartykę oraz wiceprzewodniczącego pana Arkadiusza Wol. Znaką 25-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów odznaczeni zostali młodszy inspektor Michał Zapolski, komendant powiatowy Policji w Sztumie, inspektor w stanie spoczynku Janusz Staniszewski, aspirant sztabowy Piotr Konieczny, sierżant Krzysztof Jesionkowski. Wyróżniony, zapraszam. O wręczenie odznaczeń proszę przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów pana Józefa Partykę oraz wiceprzewodniczącego pana Arkadiusza Wol. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Pomorskiego odznaczeni zostali pani Monika Chylińska, pan Jerzy Śnieg, pan Stanisław Kozłowski, pan Wojciech Berendt, pan Piotr Brzeszcz, pan Radosław Budziński, pan Tomasz Małkiewicz, pan Radosław Wilk. Wyróżniony, zapraszam. O wręczenie odznaczeń proszę przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów pana Józefa Partykę oraz pana Arkadiusza Wol.
Szanowni Państwo, o zabranie głosu proszę przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, pana Józefa Partyka. Szanowni Państwo, lepiej zawsze występować po panu komendancie, bo można się odnieść do tego, co pan komendant powie. Ale staramy się, panie komendancie, również wyróżniać prawie równorzędnie ilość osób w dniu dzisiejszym. Otrzymują wyróżnienia i służbowe, i związkowe, to widać, że i ta służbowa strona i związkowa idzie w dobrym kierunku. Ale szanowni państwo, chciałbym pogratulować szczególnie osobom wyróżnionym odznaczeniami, mianowaniami, no również tymi kopertami. Zapewne gdyby pan komendant miał więcej tych pieniążków do dyspozycji, to te koperty byłyby grubsze. Ale związek jest też od tego, żeby powiedzieć trochę i może bardziej rzeczowych i gorzkich słów, patrząc na stronę, no niestety, rządową, która jakoś trochę zapomina o sferze służb mundurowych, w szczególności jeśli chodzi o policję, straż pożarną, służbę więzienną czy straż graniczną. Dlatego za dwa dni, niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że będziemy musieli protestować przed Urzędem Rady Ministrów, przypominając, i w 2011 roku pan były premier Donald Tusk złożył obietnicę funkcjonariuszom, iż na koniec kadencji otrzymają podwyżkę. Dlatego będziemy przypominać, aby ta obietnica została spełniona. Oczywiście patrząc perspektywicznie, liczymy również na to, że w latach 2016-2019 powstanie nowa ustawa modernizacyjna zapewniająca coroczny wzrost uposażeń funkcjonariuszy. Chciałbym liczyć również, aby ten rząd nie zaskakiwał nas różnymi niespodziankami, aby dał nam spokojnie pracować, uchwalił tą ustawę modernizacyjną, no i żebyśmy mogli zająć się tylko tym, do czego zostaliśmy powołani, do łapania przestępców, bandytów, a nie zastanawianiem się nad tym, czy starczy nam do ostatniego. Życzę sobie, państwu, panu komendantom również, aby te ostatnie słowa, które powiedziałem, spełniły się nam, abyśmy zaraz mogli powiedzieć, że rozmawiamy tylko i wyłącznie o tych dobrych rzeczach. Dziękuję państwu bardzo. Głosu proszę zastępcę komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku, inspektora Zbigniewa Maja. Panowie komendanci, szanowni drodzy goście, panie, panowie policjanci, pracownicy policji. Ja przede wszystkim chciałem bardzo podziękować, że po raz trzeci jestem tutaj z wami, bo po raz trzeci jestem w Malborku, a tak naprawdę na Święcie Policji organizowane przez cztery moje jednostki, nadzorowane bezpośrednio przeze mnie, czyli Malbork, Sztum, Widzyn i Nowy Dwór. Dziękuję panu komendantom za to i w pierwszych słowach, oprócz tego, że to też jest dla mnie wielki honor, chciałem państwa bardzo serdecznie pozdrowić i złożyć najlepsze życzenia od niestety chorującego naszego szefa, generała inspektora Wojciecha Sobczaka. Szanowni państwo, dzisiejszy dzień to tak naprawdę 96. rocznica utworzenia policji. Jakbyśmy sięgnęli trochę do historii, XIX wiek, tak naprawdę 8 miesięcy wolnej Polski i powstaje instytucja, którą do dzisiaj reprezentujemy. Można powiedzieć sędziwa instytucja, ma 96 lat, ale tak naprawdę wielka swoim doświadczeniem. Doświadczeniem w walce z przestępczością, rzeczowością i służeniu narodowi. Wtedy policję tworzyli tak naprawdę partyzanci, bojownicy o niepodległość oraz osoby, które chciały służyć społeczeństwu, służyć Rzeczpospolitej. Od początku jako formacja
Byliśmy instytucją, która tak naprawdę budziła podziw nie tylko w Polsce, ale również w policji państw europejskich. To wtedy tak naprawdę początki były piękne i najbardziej wzniosłe. Wtedy się tworzyła organizacja służby, która po wielu modernizacjach jest do dzisiaj. Akty prawne powstawały, które również obowiązujące po niektórych dzisiaj oczywiście była modernizacja. Na sztandarach mieliśmy wypisane trzy główne hasła: Bóg, honor i ojczyzna. Ale już wtedy byliśmy w pełni profesjonalni, w pełni patriotyczni i w pełni oddani społeczeństwu. Ale nie będziemy tak naprawdę cały czas oglądać się do siebie. Dzisiaj ta formacja to sprawnie działająca instytucja, która na co dzień służy naszym obywatelom. A na co dzień, zawsze powtarzam, produkujecie czy dajecie produkt o nazwie bezpieczeństwo. To bezpieczeństwo to jest bardzo ważna rzecz, bardzo ważna sprawa. Zawsze się mówi, że wielkość człowieka sądzi się po jego przyjaciołach, ilości przyjaciół. Ja się jak spoglądam na gości tutaj, którzy są z nami, nie tylko z kraju, bo i za granicę, widzę żołnierzy. To powiem w ten sposób. Instytucja jest wielka i moi policjanci z tych czterech komend powiatowych są wielkimi ludźmi. Szanowni Państwo, służba w policji to zaszczyt, determinacja, ale także i obowiązek. Zobowiązanie w stosunku do Rzeczpospolitej i do obywateli. Widząc Was tu wszystkich, jestem przekonany, że to zadanie zostanie wypełnione w 100%. A te odznaczenia, mianowania, nagrody świadczą tylko o tym, że Wasi przełożoni, bez względu na stopień, czy to jest minister, komendant główny, czy komendant wojewódzki, dostrzegają Wasze zasługi. Pozwólcie, Szanowni Państwo, że tak naprawdę podziękuję i zacznę podziękowania od naszych, można powiedzieć, sprzymierzeńców w walce z przestępczością, czyli od naszych tutaj gości. Dziękuję przedstawicielom administracji. Dziękuję przedstawicielom samorządu, prokuratów, instytucji, które na co dzień tak naprawdę są z nami na pierwszej linii frontu. Nie będę wymieniał po kolei, bo jest nas tutaj mnóstwo, ale dziękujemy, że jesteście z nami, że nas wspieracie i na co dzień pomagacie nam tak naprawdę realizować ustawowe obowiązki oraz obowiązki wynikające z zgodności bycia policjantem, pracownikiem policji. Dziękuję Wam, moi drodzy, panowie policjanci, za profesjonalizm, za determinację, za to, co robicie na rzecz swoich małych ojczyzn, na rzecz województwa pomorskiego i na rzecz całej Polski. Dziękuję za to, co codziennie dajecie tej instytucji. Dziękuję za to, że instytucja jest tak wysoko oceniana dzięki Waszej służbie. Szczególne podziękowania kieruję do pracowników policji, wszystkich czterech komend. To dzięki Wam odbiór społeczny i jakość pracy jest taka, jaka jest, a jest bardzo wysoka. Bez Was ta instytucja nie mogłaby funkcjonować tak dobrze, jak funkcjonuje. Szanowni Państwo, nie mogę obyć się bez podziękowań za Waszych najbliższych, których tutaj widzę też. Tak naprawdę to oni są z Wami na co dzień. Cieszą się, kiedy macie sukcesy, kiedy zwyciężacie, kiedy jesteście awansowani, nagradzani tak jak dzisiaj, ale są wtedy, i tak naprawdę też macie życiowe czy zawodowe małe, większe porażki. To oni wspierają Was, oni są z Wami, oni Was pocieszają i powodują, że każdego dnia staracie się ze mną, znaczy do mnie do służby i tą służbę realizujecie w stopniu bardzo dobry. Także dziękuję Państwu bardzo. Wszystkim dzisiaj oznaczonym, wszystkim awansowanym, nagrodzonym, tymi kopertami również, Panie Przewodniczący. Serdecznie gratuluję. Powtórzę jeszcze raz, to tylko świadczy o tym, że strona służbowa docenia Wasz wkład w codzienną służbę i pracę. I na zakończenie życzenia dla moich panów policjantów, pracowników. Takie najprostsze, płynące z głębi serca, można powiedzieć banalne, zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia wszelkich marzeń, tych najskrytszych, prywatnych.
a tak zawodowo, to jeszcze nie przy determinacji w służbie, realizacji zadań i cóż, kolejnych awansów, kolejnych odznaczeń, kolejnych nagród. Ostatnie zdanie już w tym momencie mówię na 100%, jak co roku, Szanowni Państwo. Życzę Wam tyle powrotów z służby, co wyjść do niej. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę komendanta powiatowego Policji w Sztumie. Panie komendancie, Szanowni Państwo, ja następnie muszę się Państwu do czego przyznać. Otóż ja bardzo zabiegałem o to, żeby dzisiaj wystąpić, bo chcę podziękować wielu osobom. Przygotowałem sobie nawet z tej okazji treść przemówienia. Ale cóż, komendant Maj powiedział w zasadzie wszystko, co powinno być w takiej sytuacji powiedziane. I przyznam szczerze, że stoję teraz przed Wami, mam pustkę w głowie i zastanawiam się, po co mi to było. Ale mam nadzieję, że przynajmniej dzięki temu, że komendant Maj powiedział prawie wszystko, to dzięki temu będzie krótko. Więc zacznę od podziękowań. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim z Komendy Powiatowej Policji w Sztumie. Policjantom za rok ofiarnej służby, a pracownikom za wsparcie, dzięki któremu się w ogóle nie wyobrażamy sobie już funkcjonowania naszej służby. W minionym roku wykonaliście kawał naprawdę dobrej policyjnej roboty i jestem naprawdę dumny z Waszych osiągnięć. Chciałbym podziękować również moim poprzednikom, Januszowi Staniszewskiemu, Maciejowi Szulcowi, Jackowi Cenacewiczowi. Panowie, to w znacznej mierze dzięki Wam dzisiaj w powiecie sztumskim jest naprawdę dobra i skuteczna policja. Chciałbym również podziękować wszystkim policjantom, pracownikom, komendantom również za przyjaźnione komend w Aborku, w Widzynie, Nowym Dworze Gdańskim za codzienną współpracę. Komendantowi Andrzejowi dziękuję za zorganizowanie dzisiejszej imprezy. Jest naprawdę świetna, no przynajmniej była do szczęścia. Jeszcze gratulacje. Chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim, którzy dziś otrzymali awanse, wyróżnienia, odznaczenia. Życzę Wam, żeby to święto było źródłem energii i siły na kolejny rok naszej ciężkiej służby i pracy. Jeszcze jedne podziękowania, taki dzień podziękowań. Drodzy Państwo, od poprzedniego święta minął jak zwykle rok naprawdę wytężonej pracy. W tym czasie odnieśliśmy wszyscy wiele większych lub mniejszych sukcesów. W tym czasie, jak to zwykle w życiu bywa, również borykaliśmy się z większymi lub mniejszymi problemami. Ale zawsze, niezależnie od okoliczności, od tego, czy wiodło nam się lepiej czy gorzej, mogliśmy liczyć na pomoc naszych przyjaciół spoza policji. Osoby wspierały nas w różny sposób. Jedni finansowo, drudzy osobowo, trzeci udostępniając nam swoją bazę szkoleniową, a jeszcze inni po prostu dzieląc się z nami swoimi pomysłami i zapałem. Korzystając z dzisiejszego święta, chciałbym serdecznie podziękować osobom, które w sposób szczególny wspierały Policję Sztumską. Proszę o wystąpienie pana Kazimierza Kuleckiego, wójta gminy Mikołajki Pomorskie, pana Wiesława Kazimierskiego, wójta gminy Stary Targ, pułkownika Jana Morozowskiego, dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie, podpułkownika Arkadiusza Kulika, komendanta placówki Straży Granicznej w Elblągu, młodszego brygadiera Tomasza Wanacha, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie i panią Sylwię Mackiewicz, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Panie komendancie,
Wojewódzki, panowie komendanci powiatowi, panie, panowie policjanci, pracownicy, cywilni, szanowni goście. Podobnie zresztą jak mój przedmówca, no, chciałbym tylko stwierdzić, że pan komendant wojewódzki powiedział tak wiele szalenie ważnych i ciepłych dla serca słów, że wypada mi się tylko pod nimi podpisać. Niemniej, korzystając z tego, że jestem przy głosie, chciałbym bardzo serdecznie pogratulować paniom policjantom, pracownikom cywilnym, odznaczeń, różnień, awansów. Chciałem podziękować za cały rok wydarzonej pracy. Słowo podziękowania kieruję również w stronę rodzin policyjnych, które tutaj są z nami i na co dzień wspierają policjantów w ich ciężkiej służbie. Dzisiejszy dzień jest również okazją do tego, aby podziękować i w sposób szczególny uhonorować przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, organizacji, stowarzyszeń, które na co dzień współpracują z Komendą Powiatową Policji w Szczecinie i wspierają nasze działania. Żeby nie przedłużać, poproszę o wystąpienie burmistrza miasta Kwidzyn Andrzeja Krzysztofiaka, starostę powiatu kwidzyńskiego Jerzego Golubika, wójta gminy Gardeja Kazimierza Kwiatkowskiego. Proszę o wystąpienie. Zastępcy komendanta Państwowej Straży Pożarnej Kwidzyn jest Jerzego Jana Kutkiewicz, naleśniczego Nadleśniczego Kwidzyn Wisława Kosickiego, prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Kwidzyn jest Jerzego Czerwkowskiego, dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie pułkownika Jana Kuczyńskiego, komendanta Straży Miejskiej w Kwidzynie Roberta Kwidzyńskiego, prezesa Wójtowej Straży Pożarnej w Kwidzynie Krzysztofa Kuczyńskiego, wójta gminy Sadlinki pana Rafieta Krajewską, wójta gminy Kwidzyn pana Bogrodzką, przewodniczącego Rady Powiatu w Kwidzynie Rafieta Kuczyńskiego i proboszcza zmieniającego. Głosu proszę komendanta powiatowego policji w Nowym Dworze Gdańskim. Panie komendancie, policjanci, policjantki, pracownicy cywilni, szanowni państwo,